Cześć, jest z nami zawodnik, tym razem z drużyny Raben. Cześć. Przed chwilą skończyliście mecz. Jak mógłbyś powiedzieć tutaj dwa, trzy zdania odnośnie przebiegu i wyniku końcowego? No mecz, powiem tak, przegrany na swoje życzenie. Prowadziliśmy 3-1. Ciężki mecz fizyczny, obie drużyny grały siłowo. Więcej było długich piłek aniżeli czystej gry piłkarskiej. Mało było grania po ziemi. Prowadziliśmy 3-1 do przerwy. W drugiej połowie niestety nie wykorzystaliśmy swoich szans. Dostaliśmy trzy bramki, z czego ostatniej akcji meczu przez błąd naszego bramkarza. No ale trudno, zdarzy się każdemu, mógł popełnić błąd. Szkoda, że w takim momencie wygrywamy mecz tego na swoje życzenie, bo prowadząc 3-1 w walce o triumf końcowy nie można sobie pozwolić na takie błędy. No ale to jest piłka nożna, gra błędu, więc niestety nie wyszło dzisiaj. Jak sytuacja w tabeli i jakie macie cele na ten sezon? No cel był ambitny, bo po podziale punktów była szansa nawet dogonić pierwszą drużynę. Brakowało tylko 3 punktów, ale po dzisiejszej porażce no myślę, żeby utrzymać się na podium, to jest nasze minimum. W pierwszej trójce być. Drugie miejsce, celujemy w drugie miejsce pomimo tej porażki dzisiaj. No ale zobaczymy, co się uda ugrać. Za tydzień mamy niespodziankę, sędziowie z Ekstraklasy. Jest to dla Was jakiś czynnik, który motywuje, czy może też trochę będzie Was to stresować? No ciekawo. Nowość, tak jakby, taki dodatek, taki bonus, można powiedzieć, do nas amatorów piłkarzy, posędziują profesjonalni sędziowie. Także ciekawa inicjatywa z Waszej strony, ceni się to i będzie ciekawe doświadczenie, żeby móc zagrać mecz z sędzią, który tam sędziuje na poziomie Ekstraklasy. Sędzia musiał w szczególności, będzie ciekawym chyba jest sędzią. A jako kibic Rudy Chorzów nam to kiedyś załatwił pierwszą ligę z meczem z Arkiem, pamiętam, ręka Siemaszki, także także sędzia musiał, jest nam, bardzo nas interesuje. Będzie rozmowa, rozumiem. Przypomnimy mu to na pewno. Super, to dzięki, powodzenia i do zobaczenia za tydzień.